Twórcy Forza Horizon 5 pokazali nam nowy tryb Hide and Seek, czyli chowany. Zobaczymy, czy podzieli on sukces trybu Eliminator, czy będzie to raczej coś w stylu trybu driftującego mistrzostw driftowych, które są absolutnie kiepskie. Twórcy przy projektowaniu tego trybu inspirowali się społecznością graczy, w tym youtuberami, którzy ze swoimi widzami robili właśnie tego typu zabawy. Myśmy ostatnio bawili się w Forza Horizon 4, gdzie szukaliśmy siebie wzajemnie na mapie. Często gdzieś tam przejeżdżaliście obok mnie i nie byłem w stanie was wykryć, bo mieliście samochody ruchu ulicznego i działało to naprawdę fajnie. Teraz będziemy mieli specjalny tryb w Forza Horizon 5 od tego. Jest on na pierwszy rzut oka nieco skomplikowany, dlatego wytłumaczę wam, jak on działa, żebyście od pierwszego dnia, kiedy będzie premiera tego trybu w Forza Horizon 5, wiedzieli, o co chodzi i co robi. Gdy wejdziecie w ten tryb, będziecie albo szukającym, albo ukrywającym się, tak zwanym ukrytym. Pierwszym naszym takim etapem gry jest wybór samochodu. Osoby, które będą szukały, mają bardziej wypasione fury, tak żeby mogły łatwo dogonić tego, który będzie się ukrywał. Ukryty z kolei dostaje samochód taki standardowy, z ruchu ulicznego, nic specjalnego. Jako chowający się musisz ukryć swoje auto w ruchu ulicznym, albo możesz się gdzieś zaparkować przy budynku, albo gdzieś za budynkiem, po prostu musisz się schować. Inni gracze nie będą wiedzieć, że twój samochód to twój samochód, nie będzie nad tobą się pojawiała żadna ikonka. Jedyne, czym oni będą się posiłkować, to ten taki radar u dołu ekranu, który będzie pokazywał mniej więcej twoją lokalizację, ale jak dojadą w twoje pobliże, to ten radar nie będzie pokazywał żadnej lokalizacji. Po prostu jak im bardziej się do ciebie zbliżą, tym ten radar przestaje działać. Szukający mają możliwość pingowania ukrywającego się, tak aby inni członkowie drużyny wiedzieli, gdzie on jest. Warto podkreślić też jedną bardzo ważną rzecz, że ukrywający się jest jeden, a szukających jest kilku. Gdy szukający nakryją ukrywającego się, ten może jeszcze uratować się takim power-upem, który pozwala mu zniknąć na kilkanaście sekund i pojechać w inne miejsce, i wtedy tak jakby gra zaczyna się od nowa. Szukający wygrywają wtedy, kiedy napełnią pasek, ten swój różowy do pełna, i wtedy ten ukryty przegrywa, a ukryty ma za zadanie chować się tak długo, aż pojawi się ten ostateczny punkt, do którego ma uciec przed upływem czasu. Jak to będzie działać, jak to będzie wyglądać, pewnie zobaczymy już finalnie, kiedy tryb pojawi się w Forza Horizon 5. Moim zdaniem ten, który się ukrywa, ma naprawdę sporą przewagę nad szukającymi ze względu na takiego power-upa, którym może zniknąć, dzięki któremu może zniknąć. No i ten power-up się też odnawia w czasie. Więc jestem ciekawy, jak to będzie działać finalnie już w grze, ale będzie to fajna zabawa dla nas, jeśli uda się na przykład całym konwojem wbić do tego trybu, albo jeśli będziemy mogli na live sobie po prostu w ten sposób się ukrywać, z tym, że widzę, że chyba maksymalnie 6 osób może brać udział w tym trybie, tak? Moim zdaniem jest to też na pewno fajne odświeżenie gry, coś innego niż tylko samochody i jakieś tam wyzwania w playliście festiwalowej. Jak ten tryb spodoba się społeczności? To zobaczymy już niedługo, bo we wrześniu. Trzymajcie się, na razie, cześć!